Kolejny wykład, którego bohaterem jest Petro Władimirow, będzie, jak już rzekłam, poświęcony architekturze. Petro jest ukraińskim architektem i multidyscyplinarnym kuratorem, specjalizującym się w realizacji projektów w biurze Direction, przepraszam. Już. Jest też ponownie absolwentem architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest też osobą bardzo obecną i aktywną zarówno na polskiej, co i ukraińskiej scenie artystycznej. Jest teraz nominowany do tegorocznej edycji Pinchuk Art Center dla ukraińskich artystów poniżej 35 roku życia i też jest kuratorem wystawy w Muzeum Warszawy, która ciągle trwa, Biuro Odbudowy Ukrainy, a także, co ciekawe, jest też współkuratorem polskiego pawilonu na London Design Biennale 2023. I jego wykład Poza wzorem, inne sposoby robienia architektury będzie, z tego co słyszałam, takim sposobem na odczarowanie tej wizji architekta jako osoby, która zajmuje się tylko taką stricte, ściśle pojętą architekturą. A także mam nadzieję, że przedstawi trochę swoich takich multidyscyplinarnych działań. Oddaję już Ci głos. Dzięki. Cześć wszystkim. Ja mam dwa komentarze na początek. Pierwsze jest tak naprawdę pytanie, bo te slajdy, oni są tam obrazki same, więc będę po prostu opowiadał o tych projektach. I chciałem podpytać, co to znaczy, że jesteście doktorantami, to znaczy, że jesteście... Skończyliście, nie wiem, licencjat na ASP, później magisterkę i teraz coś piszecie, tak? Czyli jakby cały czas jesteście w polu sztuki, tak? Okej. Okay. Nie, bo ja naprawdę jestem mega ciekaw w tym, bo to zależy, jakby opowiadał o tych rzeczach. I drugie komentarz jest taki, ponieważ język polski nie jest moim pierwszym językiem. Jeżeli coś, jakieś formulowania będą niezrozumiałe, to możecie pytać. I ja będę coś tam próbował wytłumaczyć to w jakiś inny sposób, więc... No i tak, jeżeli macie jakieś pytania, bo rzeczywiście to jest wykład, ale jeżeli macie jakieś takie pytania, to możecie ich też zadawać wprost, bo tak jest po prostu skutecznie, moim zdaniem. Więc... To jest jak się wpisuje w Google synonimy do słowa architekt, to wyskakuje taki obrazek, to nie jest taki jakiś wygenerowany przeze mnie, to można odszukać mega prosto. I to jest mega ciekawe moim zdaniem, bo on pokazuje jakieś mega randomowe słowa, które w ogóle prawdopodobnie mają coś wspólnego z architekturą i zrozumieniem tej architektury, ale nie do końca, więc... jak już Karolina też wspomniała, jestem... architektem, ale jakby skończyłem gospodarkę przestrzenną, więc tak naprawdę nie skończyłem architektury, aczkolwiek robiłem dużo architektury w swoim życiu, więc nie jestem jakby z uprawnień architektem, tylko projektowałem mnóstwo różnych rzeczy, więc wszystkie projekty, które będę pokazywał, będą o architekturze w mniej lub bardziej w jakimś takim stopniu. Też będę pokazywał nie tylko jakieś swoje projekty i projekty, w których uczestniczyłem i które tam organizowaliśmy razem z kimś, ale też pokażę niektóre, które moim zdaniem są mega ciekawe pod różnymi kątami, więc po prostu będę o tym opowiadał. Pierwszy projekt to też będzie wystawa, bo tak pomyślałem, że fajnie będzie zbudować narrację w taki sposób, że jak już mieliśmy wykład o wystawach, to też pokażę wystawę. Ta jest wystawa w Muzeum Warszawy obecnie i ona się nazywa Biuro Odbudowy Ukrainy. To jest jakby, jak dostałem takie zaproszenie od muzeum na robienie takiej wystawy w maju lub w czerwcu zeszłego roku. Otwarcie było w listopadzie. To rzeczywiście było jakby bardzo ciężko w ogóle mówić o odbudowie. I jakby moim zdaniem nadal jest trochę ciężko i w ogóle jest część jakby
Cięć osób, które mówią, że najpierw trzeba wygrać tą wojnę, zanim będziemy mówić o odbudowie, aczkolwiek myślę, że o odbudowie już trzeba mówić i nie tylko mówić, tylko ona też już się jakby odbywa. Więc tutaj chcę pokazać architektury pod, znaczy w tym projekcie, bo pod bardzo takim ciekawym kątem, bo tutaj architektura jakby rozwiązuje, może opowiem trochę o, jakby z czego się składa ta wystawa, zanim zacznę jakieś tam teorie wokół tego. Wystawa się składa z dwóch przestrzeni, to jest pierwsza przestrzeń i jest taki tam niewielki, taki mały korytarz tam, który widać, taki są drzwi, też pokażę jak to wygląda, więc to jest taka przestrzeń pierwsza, bardziej jakby myśleliśmy o niej jako przestrzeni projektowej, czyli takiej biurowej bardziej. A ta druga przestrzeń, ona tak wygląda z kolei, to jest taki, no taki można powiedzieć magazyn lub archiwum. I co jakby w tym przypadku jest istotne, moim zdaniem, że ciężko w ogóle zrobić wystawę o czymś, czego tak naprawdę, co nie jest aż tak widoczne, bo rzeczywiście ta odbudowa Ukrainy jest, ale ona jest na bardziej takim poziomie, jakby to powiedzieć, instytucjonalnym, czyli tam są zmiany rządowe, ustawowe, aczkolwiek jeszcze nie ma tej takiej fizycznej odbudowy, bo rzeczywiście jakby ta wojna nadal trwa, więc pokazać coś, więc opowiedzieć o tej odbudowie w taki sposób, żeby ta wystawa była aktualna jeszcze jakiś czas, bo ta wystawa będzie trwać do chyba czerwca albo lipca tego roku. Było rzeczywiście wielkim zadaniem, które jest rozwiązane w tym przypadku takim, no powiedzmy, nie projektowaniem obiektów wystawowych, tylko projektowaniem takiego doświadczenia, czyli tutaj widzimy, że tak naprawdę to i ta nazwa przede wszystkim Biuro Odbudowy Ukrainy mocno nawiązuje do Biura Odbudowy Stolicy, które po wojnie odbudowało Warszawę, więc też pomyśleliśmy, że fajnie to zaaranżować, ale też przedstawić w ogóle tą wystawę przez takie biuro po prostu, takie biuro, które jakby projektuje coś, że jakby ten proces jest, bo też rzeczywiście trzeba by pokazać i to też było mega istotne, żeby pokazać, że ten proces trwa cały czas. Więc zaprojektowaliśmy takie, no można powiedzieć, biuro. Głównym obiektem w tym biurze są te pięć, po prostu biurka, które nie wiem, czy tutaj, może tu lepiej widać, że to są po prostu takie biurka, które, no nie wiem, urzędowe są, wszędzie można ich odszukać, które są połączone w taki sposób, że robi się z tego taki jeden obiekt. I to w tym przypadku było też ważne, bo na te biurka projektuje się taka, powiedzmy, instalacja, taka jakby projekcja z pytaniami, które dotyczą odbudowy, więc to są po prostu pytania, co będzie z mieszkaniami po odbudowie, co będzie z prawem, czy będziemy odbudowywać to ekologicznie, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. No i więc dlatego, że te pytania są mocno połączone i jakby ciężko odpowiedzieć na jedno pytanie, nie odpowiadając na drugie, i tak dalej, też zdecydowaliśmy na taki trik z tymi biurkami, więc tutaj chcę pokazać i w ogóle przedstawić ten projekt, że pod względem tego rzeczywiście, że to jest wystawa, ale też moim zdaniem to jest jakby architektura, ponieważ jakby architekt tej wystawy, który jest Tomasz Świetlik, on projektuje w tym przypadku takie wnętrze, więc w tym przypadku po prostu wystawą staje się wnętrze i ta jakby architektura, przez którą jest pokazana ta idea, że ta odbudowa jest, że jakby praca trwa i co było jakby moim zdaniem trochę rozwiązuje też taki brief jakby podany przez muzeum, że tak naprawdę cokolwiek, jeżeli, to też jest mega ciekawe, bo cokolwiek by pokazywaliśmy jakieś dane, statystyki czy tak dalej, to jakby momentalnie traci aktualność, więc też pokazujemy bardziej taki image tego,
jak to jest i jakby tego procesu, niż jakieś takie wyniki i skutki tych działań. Tutaj przechodzę do następnego projektu, który się nazywa Scena. To jest projekt robiony nie przeze mnie, to znaczy rzeczywiście, że ten poprzedni jakby też tylko częściowo przeze mnie, bo byłem tam kuratorem, bo mam wielki zespół tam. W tym przypadku byłem częścią zespołu i to jest projekt robiony w 2017 roku w mieście Dniepro w Ukrainie i po prostu nie podawałem liczby osób tam jakby zaangażowanych, bo to jest po prostu 300 osób. To naprawdę był taki, to też powiem dlaczego to taka mnóstwo ludzi w tym było zaangażowanie. Więc to jest projekt przestrzeni publicznej w mieście, której no, wygląda jako pawilon, wygląda jako scena i był prototypem takiego pawilonu, który miałby tam powstać później, ale tam z przyczyn jakiś nie powstał. No i opowiem o tym projekcie, bo tutaj moim zdaniem rzeczywiście jakby skutkiem tego jest jakby pawilon, czyli rzecz jakaś taka architektoniczna, zrozumiała i tak dalej, ale sposób jakby, w który do tego wyniku doszło, moim zdaniem jest mega ciekawy i też istotny w rozszerzaniu jakby pole działania tego architekta i architektury w ogóle. A więc to jest tak naprawdę, tutaj widzimy to kółko tutaj, to jest to samo kółko tutaj, więc to była przestrzeń, która była no, po wojnie II Światowej, więc ono było organizowane jako teatr i tam odbywały się różne rzeczy. Rzeczywiście jakby po upadku komunizmu to wszystko się zostało zaniedbane przez jakiś, też z jakichś powodów. I też chcę powiedzieć taki teraz może kontekst też ukraiński w tym ciekawy, bo tak naprawdę my takich jakby zaprojektowanych przestrzeni publicznych nie mamy dużo, więc może niektóre są we Lwowie, może tam gdzieś też na zachodniej części Ukrainy. Aczkolwiek w centralnej części i na wschodzie, jak mamy tutaj to miasto Dnipro, tam takich przestrzeni nie ma i co też nie znaczy, że nie ma osób, które chcą z takich przestrzeni korzystać. Więc tutaj po prostu pokazuję, że to była taka fajna lokacja, która też nawiązuje to, że jest wykorzystany ten placyk, który tam i tak już jest. Też było mega ciekawe, że ten pawilon tutaj tam widzicie na tym lewym obrazku jest położony w takim, no powiedzmy jakimś takim architektonicznym kształcie do pałacu, przez który wchodzi się do tego parku. I tutaj przechodzimy do punktu, który jest moim zdaniem jest kluczowy, bo bez niego tej architektury by w ogóle nie powstało. I to jest zrzutka, więc to jest projekt architektoniczny, który powstał crowdsourcingowo i crowdfundingowo. Więc tutaj nie było jakiegoś zlecenia od miasta, nie było briefa, nie było jakby też, jakby to powiedzieć, no nie było jakby takiego kontekstu fizycznego i ustawowego, żeby coś takiego powstało. Aczkolwiek dlatego, że tam była organizacja, która nadal istnieje, nadal działa, ona się nazywa Dnipro Center for Contemporary Culture. Oni zajmowali się tym, że po prostu robili poprzednio jakieś projekty, gdzie zbadali to, że w mieście tak naprawdę jest bardzo dużo różnych wspólnot. Na przykład, nie wiem, wspólnoty, które zajmują się jogą, albo ktoś tam gra na gitarze, albo coś tam, w ogóle taka kultura miejska i dla tych wszystkich osób po prostu nie było miejsca, więc ta taka no, pozarządowa organizacja zdecydowała na robienie takiej przestrzeni, więc oni coś tam uzgodnili z miastem, że ten placyk akurat jest najlepszym miejscem do tego, bo to naprawdę jest taki park, który tam wszyscy wchodzą i tak naprawdę te wszystkie rzeczy przez wspólnoty i tak są robione w tym parku, więc oni po prostu spróbowali akumulować to wszystko w tej przestrzeni. No i tak, no i otworzyli zrzutkę taką, że zbierali pieniądze na ten materiał i
trakcie tego, jak to zbierali, rzeczywiście jakby powstawała ta cała architektura. Znaczy tam, bo ja też o niej trochę może powiem. To musi być taki GIF, ale nie wiem, czy on działa. To może nie. To może opowiem o tym. Bo to jest taki pawilon, który się składa, jak widzicie, z takiego, no nie wiem, takiej otwartej przestrzeni na dole i takim dziwnym kształcie na górze, który tak naprawdę jest taką tubą akustyczną, więc cokolwiek się dzieje w środku tego pawilonu, jest niby taki przez głośnik przeprowadzony na jakby na teren całego, no może nie całego parku, ale jakiejś jego części, więc tu moim zdaniem jest jakby ta architektura, jakby skutkiem tego rzeczywiście jest architektura, ale jakby podejście jest takie, że ta organizacja i w ogóle ludzie, którzy ciekawią i zajmują się czymś w mieście, zdecydowali na robienie, jakby na programowanie i na robienie i budowanie też takiej przestrzeni, co nie jest takim jakby konwencjonalnym podejściem do architektury, bo wiadomo, że zawsze jest jakiś studium, MPZP, coś tam dalej, tutaj musi coś powstać i tak dalej, więc po prostu tego wszystkiego nie było i w moment powstał taka przestrzeń, taki pawilon. Tu chcę pokazać tylko tak jakby takie afisze i postery tych wydarzeń, co tam się odbywały. Więc to też jest mega ciekawe, bo ten pawilon stał tam przez 2 miesiące albo 3. I na co dzień naprawdę był taki kalendarz jakby totalnie napchany programem, więc można było przyjść tam i cały czas coś się tam jakby odbywało. I to było mega ciekawe, bo jak widzicie zresztą, że też jakby z design tych plakatów, że to nie jest jakiś taki elitarna przestrzeń, więc tam jakby są jakieś kino, taki może bardziej lub mniej popularny, powiedzmy. Są jakieś takie medytacje i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym względem... To w ogóle jest też przykład tego, jak to wyglądało. Tutaj akurat mamy jakiś koncert z ludźmi tańczącymi i też kino, więc... tu trochę też pokażę tej przestrzeni. To jest jakby, to naprawdę, jak kiedy myślę o tym projekcie, jakby rzeczywiście jego forma jest jakaś tam ikoniczna lub mniej ikoniczna. To znaczy, to rzeczywiście ma jakieś walory architektoniczne też bardziej lub mniej, ale co chcę powiedzieć w tym przykładzie, że nie zawsze to, co jakby wygląda jako konwencjonalna, powiedzmy współczesna tam architektura pawilonów, nie zawsze taką jest, bo akurat ten przykład ma no taką bardzo ciekawą historię po prostu tego, że ludzie to, nie wiem, ja nie mam zdjęć tego, jak to jest budowane, ale jakby ludzie tam po prostu przychodzili codziennie, stawiali te jakby drewniane konstrukcje i to było jakby mega ciekawe, bo to też ci ludzie, co później z tego korzystali, sami to budowali, więc to był taki jakby mega eksperymentalny projekt pod tym względem. Teraz opowiem o jeszcze jednym projekcie, który się wiąże trochę z też tematem przestrzeni publicznych, aczkolwiek też przychodzi do tego trochę w inny sposób, bo jeżeli tam jakby tam rozwiązaniem jakby architektonicznym, jakby rozwiązanie architektoniczne jest skutkiem tego, że są różne wspólnoty, które potrzebują tej przestrzeni. Tutaj akurat mamy przykład z Londynu. To jest projekt, który się nazywa Cinerolium przez takie brytyjskie biuro artystów i architektów, się nazywa Assemble. I tutaj to jest ciekawe, że skutkiem architektonicznym w tym przypadku jest tak naprawdę wielka ilość takich stacji benzynowych, które nie są wykorzystane w mieście. Czyli po prostu to są osoby, które zbadali to, że po prostu spacerując, przechodząc, zobaczyli, że cały czas jest jakiś coś, jakby jakiś taki potencjał, który nie jest wykorzystany w tym przypadku. I oni to w bardziej taki, powiedzmy, masowy sposób spróbowali jakby odszukać jakiegoś rozwiązania do tego, więc ich rozwiązaniem w tym przypadku była rzeczywiście też taka przestrzeń
wspólna dla wspólnoty takiej lokalnej. Ten teren w ogóle tutaj, to jest jakby też taki prototyp i jeden przykład. Ten teren też chyba był coś tam oddany deweloperom, ale przez to też moim zdaniem to jakby ten, to jest ważny wątek, który otwiera też mega ciekawą dyskusję na temat tego, że jeżeli coś, co już jest kupione i wiadomo, że tam coś powstanie za jakiś czas, jakaś mieszkaniówka lub jakiś mixed use czy cokolwiek, aczkolwiek pod jakichś tam względów finansowych to nie rusza, to też jakby pokazuje to, że ten jakby ten teren ma potencjał i że ludzie, którzy mają jakiś pomysł na to, mogą przychodzić jakby do deweloperów i w ogóle do nie wiem, może niekoniecznie tutaj są dewelopery, tylko chodzi o to, że do władz miejskich albo do kogoś, do komu należy ten teren, przychodzić i jakby wymyślać wspólnie z nimi coś, co tam może powstać, choć i na jakiś tam krótki czas. Więc oni odszukali też materiały z odzysku do tego projektu, które oni tam zbierali też od firm budowlanych. I to też jest jakby ciekawym przykładem tego, że nie tylko przestrzeń może być wykorzystana ponownie i jakby nadana jakiś tam sens, ale też zaprojektowana przez jakieś materiały takie, powiedzmy, używane. No i tutaj akurat widzimy po prostu ludzi, którzy później korzystają z tego, z tej przestrzeni. Teraz już też za chwilę pokażę, jak to wygląda. Jakby też samodzielnie robią i jakby wspólnie projektują to jakby takie doświadczenie, więc na koniec dnia to wyglądało jakby w taki sposób, czyli po prostu no to wygląda trochę jak kino i używane było w no też dość często, to znaczy używane przez osób i tutaj też było mega ciekawe, bo kierunek tam, gdzie patrzą te ludzie, za każdym razem to kino się kończyło, ta jakby kurtyna się jakby znikała i tam się pojawiała ta droga, którą widzimy tutaj, ta. Więc jest pomysł też taki architektoniczny do tego, że jakby z teatru i z kina, takiego jakby bardziej sztucznego, się wychodzi do teatru rzeczywistości, więc po prostu, że wchodzi do życia i ludzie po prostu wychodzili z tej przestrzeni. Więc tutaj też jakby chcę powiedzieć, i tutaj też się pojawia ten wątek już na dodatek tego, że rzeczy mogą być jakby inicjowane samodzielnie przez architektów, ale też artystów, ale też to, że niekoniecznie musimy jakby zbierać, jak w poprzednim projekcie, pieniądze na budowanie takich rzeczy, tylko po prostu można odszukać te materiały w innym mieście. Co też jest ważne w tym przypadku, jest to, że ten jakby ten zespół architektoniczny, artystyczny, ensemble, on się pojawił dopiero po tym projekcie, czyli te wszystkie ludzie, artysty i architekci, co tam robili i projektowali te rzeczy, jeszcze nie widzieli w tamtym czasie, że będą później coś tam robić razem i zresztą jakby nadal robią rzeczy razem, a w 15 roku chyba wygrali też Turner Prize dla artystów w Wielkiej Brytanii. Tutaj, jak już też była mowa o Festiwalu Warszawy w Budowie, to też tak na ostatnią chwilę dorzuciłem ten projekt, który też moim zdaniem jest ciekawy pod względem tego, że jest projektem architektonicznym, ale teoretycznym. Czyli tutaj tak naprawdę nic nie powstało jakby zaprojektowanego, tylko powstała taka jakby niby teoria miejska, której też opowiem. To było Warszawa w budowie 9, która też chyba była już wspomniana. I to była jakby część wystawy i główną jakby ideą tego projektu było to, że też zrozumieliśmy, że w ogóle, że w mieście są w ogóle różne place, to znaczy, że
że to jest tak, że jakby mamy jakiś taki kanon albo rozumienie, jak te przestrzenie publiczne mają wyglądać. Na przykład, że to są drzewka, jakieś tam, nie wiem, doniczki, jakieś fajne rzeczy. Aczkolwiek jakby place miejskie to też bywają jakby trochę innych kształtów i innych funkcji, więc tutaj w tym przykładzie zrobiliśmy badanie typologii placów i wyszło nam na to, że pojawił nam się coś takiego, co się nazywa plac spektaklu. Czyli powiem trochę o różnicy tych dwóch rzeczy, bo ten plac cyrkulacji to jest taki bardzo zrozumiały plac miejski, który zawsze jest w miastach zachodnich, czyli naprawdę, nie wiem, wszystko, co jest trochę zachodnie Warszawy, to znaczy tam Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Tam są takie place cyrkulacji, które się składają tak naprawdę z tego, że jest niewielki pusty płac, wokół którego jest zawsze jakieś funkcje typu kawiarnie, restauracje, sklepy. Czyli tak naprawdę ten plac jest zdefiniowany przez retail i przez funkcje, które są wokół niego. Aczkolwiek wracając już do placu Defilad, o którym dzisiaj mówiliśmy, zdecydowaliśmy, że to rzeczywiście nie jest placem cyrkulacji, tylko placem, nazwaliśmy to placem spektaklu. No bo rzeczywiście historycznie on był jakby sprojektowany przez to, że jakby dlatego, żeby tam po prostu odbywały się defilady. To też jest jakby taka mega ciekawa bajka w tym kontekście, jest taka, że bo wiadomo, że sprojektował go taki rosyjski architekt Lew Rudniew i zarówno jakby ten budynek pałacu też. I to jest mega ciekawe, bo rzeczywiście to jest projektowane z Moskwy i jakby nigdy tam nie przejeżdżano, nie badano ten teren i tak dalej, tylko po prostu tak. To stąd też mieliśmy taki kolaż, że ten plac wraz z tym budynkiem jest po prostu rzucony na miasto, które jest zbombardowane. I tutaj jakby tutaj jest ciekawe to, że jak architekci polscy mówili do tego Rudniewa, że chcemy tam zmienić, nie wiem, ilość tych piętr w tym palacu. On mówił, róbcie tam, możecie to zmieniać, coś tam trochę z fasadą, oni tam też chcieli zmienić, więc ten budynek trochę został adaptowany przez polskich architektów, aczkolwiek ten plac, który był zaprojektowany dokładnie na 1 milion osób, jak mu mówili, że o, chcemy tam przesunąć trochę ten budynek do przodu, on mówił, że nie, nigdy i ten plac musi zostać na 1 milion osób, więc to jest też taka jakaś taka ciekawa bajka, bo no to też coś pokazuje architekturze, że tak naprawdę radziecka architektura głównie była projektowana przez bryły i place, czyli tak naprawdę jest istotne, ile tamtej przestrzeni jest wokół tak naprawdę, a nie jak wygląda ten czy lub jakiś tam kolejny budynek. Więc tutaj też doszliśmy do tego, bo tutaj też, tutaj widać to tam na tle, no bo to rzeczywiście ta wystawa jakby składa tego, że my tam mamy ten diagram, też mamy różne zdjęcia tego, jak ten plac jest przekształcony i w ogóle co się odbywało z placami takimi spektaklu w różnych innych miejscach, bo rzeczywiście takie place są w Kijowie, Moskwie i w różnych innych poradzieckich miastach. I tutaj doszliśmy też do wniosku, jako część tego projektu zrobiliśmy taki nieco patent na to, jak z czegoś ten płac dokładnie musi się składać, więc nie wiem, czy to dobrze widać, ale tam są po prostu strzałeczki, które pokazują, że tam taka ilość, taka posadzka, że musi być pomnik, że musi być ten taki budynek dominanty, że musi być otoczony też jakby jakby blokami z wielkiej płyty i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki jakby projekt nieco też, eksperymentalny, który po prostu próbował podejść do tego placu, który rzeczywiście już teraz jest zabudowany w taki nieco
inny sposób, bo rzeczywiście to może nie jest jakaś taka popularna opinia, ale zabudowując ten plac, jakby powiedzmy, jak ten plac staje się placem centralnym zamiast placem Defile, to rzeczywiście miasto Warszawa też coś traci na tym, więc też chcieliśmy uchwycić ten moment, co tak naprawdę jest stracone przez to. Tutaj przyjdę do takiego projektu z Potsdamu, który jest bardzo mały, ale on zawsze dla mnie jest mega ciekawy. On jest zaprojektowany przez takiego niemieckiego architekta Arno Brandelhubera, który prowadzi też taką też multidyscyplinarną praktykę. I tam, to znaczy, to jest stan, powiedzmy, nieobecny, tylko poprzedni, przed rozbudową tego. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. To chyba jest nawet jakaś jego willa i teraz też pokażę to. Ta willa, która jest tam, ona wygląda w taki sposób i jest tam mega rozpoznawalny jego budynek. Prawdopodobnie tam wszędzie jest nadrukowany, jeżeli się wspomina tak naprawdę tego architekta. Aczkolwiek chcę powiedzieć o tej małej takiej dobudówki tutaj, która jest, no, która też stoi tutaj przy wjeździe do tego terenu, która moim zdaniem jest bardziej ciekawa niż ten projekt Antivilli, bo ten projekt tak się nazywa, bo ten projekt też pokazuje to. Teraz trochę też opowiem o jego kontekście. On jest, to znaczy stan przed rozbudową wyglądał w taki sposób, że to po prostu była jakaś zaniedbana, zniszczona budowla, która no po prostu nie, jakby no zero szansu, żeby coś z tym da się zrobić. I przez to, że ten teren był objęty konserwacją, że tam wcześniej była jakaś fabryka, nie można było tego po prostu wziąć i demontować, oni wymyślili coś z tym zrobić w bardzo, moim zdaniem, kreatywny sposób, ponieważ oni odszukali lukę w prawie budowlanym, która polegała na tym, że według jakby tej, powiedzmy, przepisu konserwacji, ale też prawa budowlanego, musiały się zachować trzy ściany tego budynku. Oni rzeczywiście jakby dostali papier z urzędu od konserwatora zabytków, że tam musi po prostu to zostać. I co oni zrobili? Oni jakby wyczyścili, jak widać to na tym drugim zdjęciu. Po prostu była tam taka akcja, że przyszli tam jakby jego biura pracownicy. I to jest zrobione w taki sposób, że oni po prostu wyczyścili te trzy ściany. Zrobili taką konstrukcję drewnianą i zrobili z tego formę z betonu, moim zdaniem. Co chcę pokazać, że tak naprawdę później te trzy ściany oryginalne zostały rozebrane i zniszczone. No i rzeczywiście jakby była inspekcja konserwatora zabytków, który powiedział: halo, halo, ale gdzie są trzy ściany, bo musieliście to zachować. I on powiedział, że ściany są zachowane, tylko po prostu nie są odbite w tym, no w tej jakby nowej formie, powiedzmy. I tutaj akurat to widać, tutaj tam drzewka trochę to tam przeszkadza, ale widać, że jakby, że powiedzmy ta ściana, ona tam nadal jest, tylko po prostu jest jakby negatyw tej ściany, więc oni jakby no, trochę zrobili architekturę jakby w taki ciekawy sposób pod względem jakby akurat jakby ustaw różnych i konserwacji. Więc chcę też powiedzieć jakby tym przykładem, że rzeczywiście jakby no to wygląda jako jakaś współczesna bryła, która też naprawdę mogła powstać gdzieś tam w innym kraju, jakiejś Szwajcarii czy gdzieś. Aczkolwiek dlatego, że jakby niemieckie prawo jest tak specyficzne wobec takich rzeczy, oni odszukali jakby, powiedzmy, możliwość zrobienia czegoś z tym. Więc to jest, to też jakby ten projekt pokazuje trochę taki wątek, jak można współpracować
z prawem budowlanym i z zabytkami. Tutaj przechodzę do projektu z Ukrainy. To jest projekt, który się nazywa Kochaty, który jest w języku ukraińskim, czy tłumaczy jak kochać na polski. Więc to jest taki projekt, który jest, bo ten poprzedni był z 10 roku, ten jest mega współczesny, on się dzieje teraz. I on jest też mega ciekawym pod tym względem, że to jest robione też przez architektów. Ponownie mamy bryły architektoniczne, ponownie to wszystko wygląda jako architektura, ale ta cała historia jest mega ciekawa, ponieważ ten projekt i ten budynek, który my mamy po lewej stronie, on się znajduje w mieście, które się nazywa Iwano-Frankiwsk. I to jest budynek, to jest pustostan i budynek nieużywany od 5 lat, który kiedyś był akademikiem, więc on jest na bilansie miasta. Co się wydarzyło rzeczywiście jakby tam rok temu, mnóstwo osób ze wschodu zaczęło przejeżdżać na zachód Ukrainy. To ja mówię o takiej wewnętrznej migracji. No i rzeczywiście jakby tych zasobów miejskich nie jest aż tak dużo. To znaczy rzeczywiście nikt nie spodziewał, że to się odbędzie. Więc wszystkie hoteli, wszystkie jakby mieszkania były wynajęte, a jakby tych osób cały czas jakby przebywało. I co oni wymyślili, ci jakby architektki w tym przypadku? Że można porozmawiać z miastem i przerobić ten budynek na no właśnie na mieszkanie dla osób przyjeżdżających. Co rzeczywiście też jest mega ciekawym przypadkiem pod tym względem, że takich pustostanów w Ukrainie jest bardzo dużo, co też pokazuje taki pewny model tego, co można zrobić w ogóle z tym wszystkim, bo na dzień dzisiejszy to jakby z tymi pustostanami nie wiadomo, co jest robione. To jest zdjęcie z tego, jak to wyglądało jakby przed rozbudową. Też mega istotne jest to, że jakby jak ci ludzie przyjeżdżają i przyjeżdżali, to są też ludzie, którzy po prostu pomagali to budować, więc też robili jakby inwentaryzację, też robili jakby, jak widać tutaj po lewej stronie, też to sprzątali. Ale też jakby cały proces projektowania tych, bo zaraz zobaczycie, jak to wygląda, cały proces jakby projektowania i jak to ma wyglądać, też była jakby decyzja podjęta przez tą wspólnotę, która tam będzie mieszkać. Czyli tak naprawdę tutaj mówimy też o takim projekcie, który też jakby wykorzystuje pewny potencjał tego, że coś już jest na miejscu i że nie trzeba w tym przypadku na przykład budować budynków z kontenerów, które zawsze no stają się pewnymi getami w mieście. No i tutaj jakby są jakby jakieś tam ilość tych zdjęć, które pokazują, jak to wyglądało przed i po. No i jakby widzimy tutaj, że po to wygląda jakby jak no bardziej porządnie niż to wyglądało przed, więc to jest taki projekt ciekawy, że jakby ludzie sami to projektują i sami to budują, więc też z tymi architektkami. I tutaj cały czas też pokazuję, chcę też zwrócić uwagę na meble, które tam są, bo te są meble, które też projektowane przez tych ludzi, co tam przyjeżdżają i też tam przez to robione, bo oni mają warsztat. I ten projekt, który pokazywał, to jest projekt taki pilotowy. I na dzień dzisiejszy oni tam już odbudowali tak kilka takich budynków, więc też chcę pokazać, że jakby, no bo chcę tylko powiedzieć, że jak się przechodzi przez miasto, tak naprawdę nie da, no jakby nikt nie zwróci uwagi na taki budynek, który tam stoi, aczkolwiek ta cała historia powstania tego jest mega ciekawa i mega niekonwencjonalna w taki sposób. I teraz przechodzę do projektu Okno, który my teraz robimy z Fundacją Brda, który jest nieco dalej od architektury, ale pod koniec opowiadania o tym projekcie powiem, dlaczego ten projekt też jest tutaj. Więc tu też jakby jest bardzo zrozumiały i bardzo jakby takie trochę rzeczywiste i naturalne pojawienie tego projektu, bo
bo rzeczywiście jak są jakieś zniszczenia w Ukrainie, to wylatują okna jako coś pierwszego. I nawet jeżeli jak w tym przypadku widzimy, że budynek nie jest uszkodzony, tylko nie ma tego szkła i nie ma tych okien, to był jakby pierwszym jakimś takim, powiedzmy, wstępnym założeniem. Drugim założeniem w tym przypadku było to, że zaczęliśmy ten projekt w lipcu zeszłego roku i bardzo dużo osób zaczęło wracać do Ukrainy, bo było jakby zwolnione tereny kijowskiego i czernichowskiego obwodu. Więc po prostu ludzie się pojawiali i jakby mieli taki trochę kontekst, tak, że mają dom, ale nie mają tych jakby okien, więc to jest jakby jeden kontekst tego. Drugi jest taki, który też nie jest znany, nie jest oczywisty, ale jakby import szkła do Ukrainy przed wojną pochodził, jak widzimy, w 70% to było z Rosji, więc rzeczywiście jakby teraz też jakby działamy z tym, że po prostu tego szkła obecnie w Ukrainie nie ma. Nie ma hut szkła, więc też to była jakaś druga wstępna rzecz do tego, do po prostu realizacji tego projektu. No i trzecia rzecz jest taka, co też nie jest oczywiste, ale Polska jest największym eksporterem. Już nie mówię o tych oknach w tym przypadku, ale w ogóle materiałów budowlanych w Europie, co jest w ogóle po prostu wielkim potencjałem. No i też jakby nam te trzy rzeczy jakoś się ułożyły i zrozumieliśmy, że tak naprawdę podpytaliśmy tam osób i zrozumieliśmy, że każdy tak naprawdę ma w garażu jakieś okno, które tam zostało jakieś wymienione kiedyś i tam cały czas stoi, bo tak naprawdę sprzedawanie jego na OLX-ie nie kosztuje tyle czasu, żeby tym się zajmować. A z kolei jakby utylizacja tego okna też jakby kosztuje drogo, bo tak naprawdę to trzeba oddzielić ten plastik od szkła i to po prostu też zajmuje dużo czasu, więc tak, mieliśmy takie hipotezy, że po pierwsze ludzie takie po prostu jakby osoby indywidualnie, prywatne mają te okna w domu i druga była taka, że wielki producenci mają prawdopodobnie na magazynie jakieś okna, które są ze zwrotów albo z wystaw, albo gdzieś tam, które po prostu też już nie da się sprzedać, bo zawsze jakby okna są prawdopodobnie jakby produkowane pod jakiś bardzo specyficzny rozmiar. I mieliśmy takie dwie hipotezy, które zresztą też się sprawdziły w obu przypadkach. Tu pokażę tylko mapę tego, bo jakby teraz mamy, powiedzmy, drugą edycję tego projektu, ale jako pierwsza to jeździliśmy po Polsce i odbieraliśmy te okna sami. To jakby ten cały proces wyglądał trochę w taki sposób, że przyjeżdżamy, to ludzie są mega zadowoleni, oddając te okna. Więc zbieraliśmy okna od osób, później mieliśmy magazyn w Warszawie w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, tam gdzie to w taki sposób dojeżdżało i to tam jakby robiliśmy jakby wyładunek tych okien. Później mieliśmy pakowanie, które mamy na tym trzecim obrazku, jakby robiliśmy takie, powiedzmy, stojaki z tych paletów. No i to była jakby taka, powiedzmy, taki cały projekt jest mega jakby społeczny i jakby mamy dużo znajomych, które nam pomagają te rzeczy zrobić i jeżdżą z nami zresztą. No więc to później po prostu jest ładowane na tira i jedzie do Ukrainy. Więc to jest zdjęcie z jednego z takich, powiedzmy, pakowania tych okien. No widać, że wszyscy są tam zmęczeni, aczkolwiek tam ktoś się uśmiecha. I te okna dojeżdżają do Kijowa, więc my tutaj mamy zespół po stronie kijowskiej, który odbiera te okna. To jest też fundacja, która się nazywa District One i oni tam po prostu działają na to, że oddają te okna i pomagają ludziom to zainstalować. No i tutaj przychodzę jakby, bo to rzeczywiście jest jakby taka historia bardziej jakby o aktywizmie niż o architekturze.
Aczkolwiek tutaj przychodzę do takiej strony, że w zeszłym roku w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury odbył się warsztat, który przeprowadzał właśnie fundację wraz z biurem architektonicznym TŁO, które polegało na tym, że tam był taki warsztat ze studentami, żeby wymyślić po prostu w jaki sposób, bo rzeczywiście jakby pierwsze pytanie, które nam ludzie zadają, to jest, że odbieramy te okna, ale nie mają jakiś inny rozmiar niż ten, który jest potrzebny. Na co my rzeczywiście odpowiadaliśmy, że tak, aczkolwiek można i da się to zainstalować. Więc też jakby udowodniliśmy to w taki sposób, że wymyśliliśmy tam chyba jakieś tam 12 rozwiązań, jak to da się zrobić. Zrobiliśmy z tego taki katalog, który też wysłaliśmy do bardzo różnych podmiotów w Ukrainie, do fundacji, które odbudowują, też do firm budowlanych, też do deweloperów, czyli po prostu jak ktoś otrzymuje takie okna, to już wie, co z nim można zrobić, ale też jakby próbowaliśmy docierać do osób takich indywidualnych, które odbierają te okna i sami tam se montują. Więc chcę też pokazać, co... Ja bardzo lubię te zdjęcia, bo to też pokazuje jakby taką mniej piękną architekturę, aczkolwiek taką, która też jest i istnieje. To są akurat okna, które tam dojechały i są zainstalowane przez osób. Jak widzimy, to są dopasowane i tam jest po prostu ta piana w wielkiej ilości, aczkolwiek to się trzyma i spełnia swoją funkcję. No i tutaj przechodzę do takiego już wątku, bo rzeczywiście się okazało, że ta pomoc z materiałami budowlanymi z odzysku, to jest jakby po prostu taki trochę Pandora Box, który można otworzyć i pomagać cały czas. I też chcę powiedzieć, że jakby rzeczywiście, że działamy jakby powiedzmy tam po stronie ukraińskiej i wysyłamy to do Ukrainy, aczkolwiek też rozumiemy, że w Polsce też są pewne problemy z zasobami mieszkaniowymi. I próbujemy jakby rozwiązać to w taki sposób, żeby te materiały budowlane, które są pozyskiwane, w tym przypadku okna, ale nie tylko, mogliby być wykorzystane ponownie w projektach też, które no jakby też powstają teraz, powiedzmy, nie dopasowują do czegoś, co już istnieje, tylko też do nowych. No i tu przechodzę do takiej, do ostatniej strony, która pokazuje, że ten projekt, ale rzeczywiście w wersji rozszerzonej, bo tutaj to jest taki po prostu wiska z tej strony internetowej, wygrał ten konkurs na polski pawilon. I trochę opowiem też o tej wystawie, bo to też jest mega ciekawe, bo w ramach tej wystawy też robimy, to znaczy nie pokazujemy okna, które przywozimy z Polski, tylko robimy zbiórkę w Londynie, okien, które też później pojadą też do Ukrainy. No i część jakby, ta wystawa się składa też z dwóch takich przestrzeni. Jedna przestrzeń jest bardziej magazynowa, która jest tutaj widoczna z tymi stojakami, gdzie te okna stoją. Aczkolwiek ta druga przestrzeń, ona jest zaprojektowana jako bardziej domowa i tam są pokazane różne przykłady, jak te po prostu materiały budowlane z odzysku można wykorzystywać w sposób jakby bardziej jakby taki porządny i też estetyczny. Przez to, że mamy zespół kuratorski, który się składa też z architekta, podjęliśmy taką kwestię w tym pawilonie kwestię estetyczną, czyli tak naprawdę jak, już tutaj wracając, jak te okna w tym przypadku mogą wyglądać. No i tutaj jakby też jest mega ciekawe, bo rzeczywiście to wygląda trochę jak emergency actions, ale rzeczywiście coś jakby, po prostu to się otwiera trochę nam przestrzeń na to, jak ta estetyka
wykorzystanie materiałów z odzysku ma wyglądać, może wyglądać i będzie wyglądać, bo to tak naprawdę to jakby już jest wykorzystany, to jest jakiś taki dzień jutrzejszy, powiedzmy. I to tyle. Dzięki. Dzięki, Petro. Więc zapraszam do dyskusji, jeśli ktoś ma pytania do wykładu. Jak może, póki, jeśli nie ma żadnych... O, tak. Ja mam takie pytanie odnośnie tych okien i montażu tego, dlatego na jaki to jest przewidywany okres? Czyli czy to będą te okna są montowane w tym momencie, że one przetrwają 5 lat, 10 lat w tym montażu? Czy to jest okres, kiedy jakby takie rozwiązanie tymczasowe na moment, kiedy już ten import okien z innych państw zostanie jakby uruchomiony do Ukrainy i wtedy będzie systematyczna wymiana tych okien już na pasujące, odpowiednie już do danego typu? Jak to wygląda? No, my o tym myślimy rzeczywiście jako rozwiązania tymczasowe. Ale nie ma nic jakby bardziej trwałego niż rzeczy tymczasowe, niestety. No i to się sprawdza w rzeczywistości. Więc no, bardzo trudno jest to przewidzieć, moim zdaniem. Więc z tego, co wiemy, to te okna tam nadal stoją. Nikt nie zamierza ich, powiedzmy, wyrzucać gdzieś tam, czy tak dalej. To jest mega ciekawy, to jest też jakby ciekawy przykład pod tym względem, że czasami jakby... czasami to jest tak, że jakby po prostu jest brak części ściany, nie? I to jest tak, że ludzie mogą sobie zamontować okno, które jest, no nie wiem, poprzednio mieli może metr na metr, jakiś taki standardowy, teraz mają, nie wiem, 3 na 2. Więc ja rzeczywiście to brzmi śmiesznie, ale to otwiera jakby, po prostu patrząc na to, moim zdaniem to otwiera też jakby takie kwestie trochę, no... jak te miasta będą wyglądać, nie? Bo w Ukrainie jest mega taka znana kultura tych takich balkonów, takich tarasów. Nie wiem, czy to dochodzi do Polski, ale jakby ludzie sobie zarządzają te tarasy w taki po prostu samodzielny sposób. Ktoś może tam wsadzić rower, ktoś... no nie wiem, zrobić z tego jakieś bardzo piękne rzeczy i tak dalej. I te budynki tak naprawdę wyglądają trochę tak, że ludzie tam... to jest taka kreatywność ludzka, nie? Ja myślę, że tutaj to też otwiera te granice tego, jak to będzie wyglądać. Czyli moim zdaniem, jeżeli ktoś zamontuje takie okno i to będzie stać przez następne 10 lat, to moim zdaniem to, no to jest okej, nie? To znaczy, moim zdaniem to pełni funkcję czasowo lub jakby tymczasowo lub stałe i myślę, że to jest jakaś taka jakby ciekawostka w tym. Okej, dzięki. A ja mam pytanie, czy rzeczywiście prywatni ludzie lub też firmy wykorzystują te rozwiązania, które tam wysłaliście do nich z tymi propozycjami, jak te okna zamontować? Czy gdzieś jakoś to sprawdzacie, odnotowujecie, że jest odbiór tego? Jest odbiór, aczkolwiek nie przez firmy budowlane, bo firmy budowlane są w stanie, coś powiem nawet tak, obecnie jest zakaz budowania w ogóle czegokolwiek w Ukrainie, pod względem tam różnym, w tym też energetycznym, bo to jakby używa bardzo dużo energii, która jest potrzebna. Aczkolwiek też to znaczy, powiem tak, że nie jest to niemożliwe kupić okno w Ukrainie obecnie, bo rzeczywiście Polska, która jest największym producentem, już pokazałem, też zawozi tam okna, które są tam sprzedawane i tak dalej, i tak dalej. Tylko to są kwestie finansowe. To znaczy, chodzi o to, że jeżeli to jest jakaś wielka firma deweloperska, to ona jest w stanie kupić te okna. To nie jest jakiś problem, żeby to przywieźć, nie wiem, z gdziekolwiek tak naprawdę. Problem jest taki, że ludzie na poziomie takim
no nie wiem, po prostu, które nie kupują od deweloperów coś, nie są w stanie kupić te okna. No i też jest cały czas jakby deficyt tych okien, nie? To jest tak, że to można kupić, to można gdzieś tam zamówić, aczkolwiek ten koszt i transport i coś tam jeszcze dolicza do tego, że to okno staje po prostu, nie wiem, w 3 albo 4 razy droższe niż było poprzednio. Więc to jest po prostu kwestia takie, no nie wiem, bardziej gospodarcze moim zdaniem. Aczkolwiek na tym poziomie już indywidualnym ciężko powiedzieć, czy to rozwiązanie, czy jakiś tam inny jest według tego katalogu. Rzeczywiście, aczkolwiek ja też myślę, że tych rozwiązań my zaproponowaliśmy 12, a ich jest prawdopodobnie, nie wiem, 112, bo ludzie to robią na jakiś swój na swój sposób, co jeszcze raz wracam też cały czas do tego, co też otwiera jakby kwestie takie estetyczne w tym wszystkim, bo no bo to nie jest tak, że nikt nie, że jakby każdy chce mieszkać w czymś, co wygląda pięknie według tej osoby, ale co dokładnie jest piękno według tych osób, to jest rzeczywiście jest pytanie. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo ja się zajmuję, jakby tak mnie ciekawi ogólnie naprawianie jako też taka rzecz, która jest w ogóle związana z twórczością i ale też wywodzę się z designu, więc też z tego, że jakby oczywiście jednym elementem jest to, żeby projektować tak, jak nam, żeby było naprawialne, a drugie jest takie, że właśnie takie hakowanie przestrzeni i to, że w ogóle hakowanie tego, co musi być naprawione, bo potrzebne jest, żeby było naprawione, jest naturalnym gestem po prostu no, ludzi, użytkowników, którzy po prostu walczą z tą materią, która nie jest naprawialna w taki naturalny i modułowy sposób. Strasznie mnie zaciekawiło właśnie to pojęcie poetyki konieczności, bo ona w sumie też pokazuje pewne nie wiem, w sensie bardzo mi się podoba to, że to jest na, nie wiem, właśnie na biennale designu, bo czuję, że design gdzieś tam wędruje często w stronę ciągłego rozwoju nowego produktu albo takich sztywnych zasad przy transformacji, nie wiem, ekonomii cyrkularnej, które zakładają, że systemowo trzeba stworzyć coś, a to się już jakoś dzieje i zanim to się wydarzy gdzieś tam systemowo, to się już dzieje przez tych ludzi, którzy muszą to robić na przykład. A z drugiej strony znowu te poetyki naprawiania i tak dalej też idą w stronę różnych rzemieślniczych wyrazów, nie wiem, no może jakimś tam sztampowym przykładem jest kintsugi, naprawianie złotem, ale na przykład jak myślę o takiej piance i o tym, jak ludzie często, nie wiem, wytwarzają sobie jakieś DIY-owe rzeczy, to takim mocnym trendem w pewnym momencie było robienie opraw do luster z pianek montażowych i jakby bardzo, bo rozumiem, że ten, w sumie to nie jest pytanie, tylko komentarz jakiś, ale bardzo gdzieś z tym rezonuję, już sobie sprawdziłam, kiedy jest to biennale i czy mogę się wtedy tam przedostać, ale no ciekawi mnie, bo rozumiem, że to, zadam jakieś pytanie, że to ten cały pawilon gdzieś tam też eksploruje te tematy tego, jak to wygląda i jak może to wyglądać i jak to może dobrze wyglądać i nie wiem, pomagać ludziom też właśnie przywracać, nie wiem, jakąś godność tego, w czym mieszkają. Ja też mam komentarz, zanim zacznę odpowiadać. Kwestia naprawiania to jest mega ciekawy temat pod bardzo różnym względem. Też może tak w skrócie powiem, bo rzeczywiście pozyskujemy te okna od osób i tak dalej, ale dzisiaj mamy taki transport okien z budynku Atrium w Warszawie. Nie wiem, czy się znacie. Jest taka ikona postmodernistyczna. Więc ona jest rozebrana, bo coś tam nowe powstanie, co będzie kosztować drożej, wiadomo. Aczkolwiek dostajemy te okna, które też będziemy tam wysyłać gdzieś do Ukrainy za niedługo, ale chodzi o to, że oni próbują też jakby wykorzystać ponownie materiały budowlane. I tutaj wchodzę w to, że też jakby kwestie naprawiania i designu bardzo mocno się kojarzą właśnie z takimi przedmiotami bardziej, nie? To znaczy biurka,
krzesła, jakieś takie lustra zresztą, jakieś takie rzeczy. Myślę, że to, czego totalnie nie ma i co no prosto, po prostu jakby logicznie ma się pojawić, moim zdaniem, to jest naprawianie materiałów budowlanych. To znaczy płyt granitowych. No już nawet nie wiem, różnych rzeczy, które już tam są. I to moim zdaniem też otwiera po prostu całą przestrzeń na to, jak to ma wyglądać. To znaczy, bo naprawione to nie znaczy, że to ma wyglądać jeden do jeden, jak to wyglądało, tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że firmy, które to produkują pod względem jakby biznesu, rzeczywiście, że jeśli im nie opłaca remontować te rzeczy. No bo wiadomo, jakby podpisujesz umowę, sprzedajesz 100, koniec, jakby, tak? Masz jakby deal i wszystko jest zamknięte. Więc po prostu nie ma, jest bardzo dużo jakby rzeczy, które są wyrzucane na śmieci, na śmietnik, które mają wielki potencjał. Przykładem tego szkła akurat tutaj my mamy, też może w ramach tego projektu okna, to my, bo ten projekt okno rzeczywiście się składa z tego, że my odbieramy okna, wysyłamy to, ale rzeczy, które my robimy w fundacji są bardzo różne. I pod tym względem też mogę powiedzieć, że jakby w ramach naprawy tych materiałów budowlanych jest w Dąbrowie Górniczej huta szkła, która się nazywa Saint-Gobain, która jest największą hutą szkła w Europie. I oni akurat jakby na skalę po prostu przemysłową odkupują od na przykład takich rozbiórek i tak dalej to szkło, które oni przetapiają, robią recycling i tak naprawdę jakby szkło, które my mamy, to jest przetapione okno tam u nich, nie wiem, od któregoś tam roku. Więc co chcę powiedzieć, że jak zbieraliśmy te okna, bo my ogólnie wysyłamy plastikowe okna, nie jakieś tam drewniane, stare i tak dalej, bo chcemy, żeby to jakiś czas tam potrwało. Ale jakby mieliśmy taki Excel, było po prostu ponad 2000 pozycji takich drewnianych, starych okien PRL-owskich, z którymi my nie wiedzieliśmy, co w ogóle da się zrobić i czy da się. Więc też w ramach jakby tego projektu teraz pojechaliśmy do tej huty szkła, porozmawiać z nimi, czy oni na przykład są chętni odbierać te okna, bo my możemy tam w jakiś sposób to zorganizować. Na co oni powiedzieli, że to jest szkło robione metodą Pittsburgh i ono się nie nadaje do recyklingu, bo tam w środku jest kurz, coś tam jeszcze, nie wiadomo skąd i tak dalej. Więc my podjęliśmy taką decyzję, że my spróbujemy coś z tym zrobić sami, przetopić, wyrobić jakiś przedmiot i tak dalej. Więc ja też tego teraz nie pokazuję, bo przechodzimy trochę przez etap próbek, ale mogę na pewno powiedzieć, że to drewno z tych ram jest okej. Okay. To znaczy jakby my tam sprawdziliśmy jakąś tam ilość, naście tych okien różnych, to drewno da się przerobić na coś, bądź to mebli, coś tam jeszcze i tak dalej. I to szkło z kolei da się przytopić, tylko rzeczywiście nie na skalę jakąś taką hutniczą, my korzystamy z takiego pieca do fuzingu, aczkolwiek to się da, więc i to wygląda jako jakiś coś tam, więc nie wiem, czy to jest trochę odpowiedź na pytanie, tylko chcę, tak nie wiem, no, zasygnalizować, że w ogóle przerobienie jakby i taki remont tych materiałów budowlanych to jest w ogóle mega ciekawe, to jest po prostu wow. Super, dzięki. A ja mam też pytanie dotyczące właśnie ponownego wykorzystania, no tak, powiedzmy, gruzów wojennych, no tak, bo w Warszawie czy Wrocławiu, no za II wojny światowej to wyglądało zupełnie inaczej, no bo jednak nie było izolacji ze styropianu. No i co teraz, no i łatwiej było odzyskać budulec, no bo wystarczyło odkuć, powiedzmy, te cegły. A co się dzieje na przykład teraz, jeśli budynki są bombardowane i ten plastik stapia się z cegłami? Czy jest szansa, żeby te gruzy w jakiś sposób zrecyklingować i je przetwarzać na nowo? Bo ja słuchałam też audycji,
którą miałeś z Karoliną tam w tej godziny szumu. No i to nie do końca właśnie zrozumiałam, czy jest też jakiś pomysł na te gruzy, bo w Polsce też, nie wiem czy wiesz, że były często gruzy wykorzystywane do nowego kształtowania krajobrazu, czyli mamy cokół, czy mieliśmy stadionu dziesięciolecia, te różne górki krajobrazowe, które widzimy na osiedlach z wielkiej płyty, no i tak się zastanawiam, czy ktoś już wpadł na pomysł, żeby Ukraina zyskała jakieś nowe pasmo górskie, które jest na tych podwalinach tych gruzów, z których ewentualnie nie da się skorzystać. I drugi komentarz o pytanie, to czy takie biuro odbudowy Ukrainy faktycznie już istnieje, czy to tylko była symulacja, no bo jak wiemy, na przykład Warszawę czy Rotterdam zaczęto planować odbudowę już podczas bombardowań, tam chyba Rotterdam 3 dni po pierwszych nalotach, Warszawa jakoś też ponownie, no i pytanie, czy faktycznie już istnieje jakaś taka inicjatywa bardziej oficjalna, czy na razie to pozostaje w sferze symulacji artystycznych i zakus Normana Fostera, który właśnie chce odbudować całą Ukrainę. To takie dwa pytania. Dobra, to pierwsze. Ja myślę, że ten problem, ja myślę, że to jest wielki problem, ale on się wiąże nie stricte z urządzeniem lub jakąś tam techniką, tylko moim zdaniem z czymś innym. Teraz ja spróbuję to wytłumaczyć. Chodzi o to, że to będzie teraz wielki zoom out do tego, ale jest coś takiego jak taksonomia, czyli te jakby ustawa taksonomiczna, która teraz wchodzi w Unii Europejskiej, to znaczy ona od jakiegoś czasu tam wchodzi i tak dalej. Ona jakby polega na tym, że ona, powiedzmy, określa każde jakieś tam działanie pod względem trzech takich filarów. To się nazywa ESG, czyli Environmental, Social i Corporate Governance, czyli na ile biznes, inwestycja, cokolwiek spełnia warunki tam ekologiczne, socjalne i też jakby takie, nie chcę powiedzieć, governance, nie wiem jak to lepiej powiedzieć, nie wiem jak to w tym kontekście lepiej zarządzania, tak prawdopodobnie. Więc i chodzi o to, że jakby to się dzieje przez ostatnie tam kilka lat i to na przykład skutkuje tym, że dlaczego firmy budowlane i deweloperskie na przykład oddają materiały takie, znaczy nie przytapiają, przerabiają, wyrzucają, tylko po prostu próbują to jakby oddać, bo jak oni to oddają, to rzeczywiście oni zmniejszają jakby ślad węglowy tej inwestycji, co skutkuje tym, że banki, które dają pieniądze na inwestycje, patrzą na ile, jakby na ile w ogóle ta inwestycja jest zielona, czyli ja dojdę teraz do tego gruzu, tylko muszę to zrobić ten wstęp, bo no i chodzi o to, że jakby lepiej to oddawać, lepiej to po prostu jakby mniej się angażować w takie, powiedzmy, wyburzenie jakichś konkretnych rzeczy. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że coś po prostu też nie ukrywajmy, że wszyscy w Europie czekają, aż ta wojna się skończy, żeby zacząć sprzedawać te materiały budowlane. I to jest jakby taki, powiedzmy, wątek europejski. Jeżeli popatrzymy na to wszystko pod względem ukraińskim, która już od roku jest kandydatem do wstąpienia do Unii Europejskiej, co skutkuje tym, że te wszystkie ustawy taksonomiczne i te wszystkie rzeczy powiązane z finansowaniem i tak dalej, na ile to będzie zielono i tak dalej, też w jakiś sposób i w jakiś moment będą prawomocne. Więc my mamy po prostu taki kontekst, że z jednej strony Unia Europejska będzie wydawać kredyty i pieniądze na to, żeby ta odbudowa się odbyła. Ta odbudowa z kolei będzie się odbywać
dlatego że te materiały budowlane będą się sprzedawane i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, tutaj trochę jakby to przerobienie gruzów z tego wypada, dlatego że odbudowa Ukrainy różni się od odbudowy Warszawy czy odbudowy Polski pod tym względem, że odbudową Polski zajmowali się Polacy i tylko Polacy. I to był jakby projekt polski. Odbudowa Ukrainy jest projektem europejskim. Co skutkuje tym, że na przykład z różnych powodów tego, że nie było jakby dofinansowania, nie było środków i tak dalej, musieli powstać ministerstwa przerobiania gruzu. Po prostu jakieś instytuty tego, że ktoś ma zacząć coś jakby z tym zasobem robić. Rozumiesz? I chodzi o to, że jakby, czy będzie taka polityczna wola po stronie ukraińskiej, żeby powiedzieć, dobra, poczekajmy jeszcze 5 lat, zanim my tutaj zdecydujemy, co my będziemy robić, a nie odkupowywać to wszystko z Unii Europejskiej. Nie wiem, czy będzie. Mi nie chodzi o to, czy wszystko będzie odkupowane od Unii Europejskiej, ale właśnie czy powstają już na przykład takie strategie, jak odbudowywać jakieś miasta. Mówiłeś o tej kwestii estetyki bloków tak. I tam tym metabolizmie balkonowym. No ale właśnie też są strategie, wiesz, odbudowy miast. Na przykład Warszawa, wcześniej Śródmieście było bardzo gęste, no takie jak tu w Krakowie. I powiedzmy, że bombardowanie i zniszczenie miasta dało w pewien sposób szansę na to, żeby to było zdrowsze miasto. Tam zaprojektowano te korytarze przewietrzające miasto, wprowadzające powietrze do miasta i tak dalej. Czy chodzi o urbanistykę bardziej? Chodzi właśnie o takie planowanie tych ambicji i takich założeń właśnie urbanistycznych. Nie, no myślę, że tam od roku, zresztą też wspomniałeś, że tam jest Foster i tak dalej, więc myślę, że tam tych projektów jest dużo i nawet więcej niż my wiemy. To nie jest jakiś konkurs otwarty, co z kolei też jest jakby osobnym problemem tego, że to wszystko się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Więc tak, ale jakby, bo chodzi o to, czy powstaną ukraińskie miasta, jakby pod tym względem architektonicznym, urbanistycznym i tak dalej, to jest dobre pytanie. Myślę, że nie mam niestety na to odpowiedzi. Aczkolwiek też z tymi gruzami to jest tak, że jest jedna francuska firma, która w obwodzie kijowskim przerabia to, ale nie wiem, czy oni doszli do jakiegoś tam skutku teraz. I odpowiedź, czy jest biuro odbudowy Ukrainy. Ono jest, to się nazywa Komitet do Spraw Odbudowy. I to jest taka rządowa rzecz, która... nie za bardzo działa teraz, powiedzmy. Więc na tym poziomie jakby państwowym są jakby pisane jakieś strategie, tak. Aczkolwiek myślę, że tutaj z tymi oknami to jest bardziej taka odbudowa, się nazywamy oddolna, tak? Czyli to są po prostu osoby, które nie chcą czekać, aż oni dostaną to od państwa, tylko po prostu chcą sami sobie załatwić. Dzięki. To może ja zadam pytanie, bo mnie zaintrygowało, jakoś tak przegapiłam to wniosek, bo mówiłeś, że w momencie, kiedy na przykład zmieniamy takie miejsca jak Plac Defilad, który ma być placem centralnym i ma stracić swoją funkcję pomieszczenia miliona ludzi, to też coś na tym tracimy. I chciałabym, żebyś doprecyzował, co konkretnie tracimy. No ja myślę, że ja jestem obserwatorem zewnętrznym, więc... No ale wiesz, no to też porusza się w podobnym kontekście kulturowym tego typu, powiedzmy, założeń. No, wielki pałac, czy tam wielka iglica, fallus i tak dalej, plus wielki plac, na którym ma być milion osób. Myślę, że bardzo prosta odpowiedź jest taka, że to się łączy po prostu z dziedzictwem takim... Nie wiem, jak to poprawnie się nazywa, ale takim dziedzictwem nie jakby materialnym, nie? Bo na tym placu, co zresztą też jakby sprawdziliśmy w trakcie tego badania, no po prostu się odbyło mnóstwo rzeczy, zaczynając od tego, że tam Rokosowski się poruszał na tym, z tym paradem, tym, że była tam wielka msza organizowana przez Jana Pawła II i tak, więc po prostu tam się odbyło mnóstwo rzeczy, które są istotne,
ale której nie jakby jest bardzo trudno to powiedzieć, że o dobra, to jest pomnik temu, albo to jest budynek, gdzie mieszkała ta osoba, więc to są po prostu, więc też, już też mówiąc, że ta, jak się nazywa, odłoga, obliga, to, że jakby pomiększenie tego reżimu przez Gomułkę i ta odwilż, tak, to się odbyło też zresztą na tym placu, więc tylko chcę powiedzieć, że są jakieś rzeczy historyczne, historyczno-kulturowe, które tam się odbyły, i jakby po prostu takiego miejsca już tam, no jakby nie da się tam przyjść i powiedzieć, dobra, to się odbyło tutaj, bo tego miejsca już nie będzie. No ale też... Tak, 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 tak. I to znaczy, ja nie jestem obrońcą tego, że to nie, że to musi zostać parkingiem, tylko chodzi mi bardziej o to, że czy ten projekt MSN-u nowy, czy projekt Placu Centralnego w jakikolwiek sposób to się uwzględnia? Nie wiem, nie mam odpowiedzi na to. No cóż, jak sobie pomyślę o Janie Pawle II, to może dobrze, że tam zabudowują ten plac, no ale też tak, moja refleksja jest taka, że to jest też ciągle dziedzictwo niechciane i nawet jeśli nie da się usunąć pałacu, to może chociaż tak zabudować ten plac wokół i to jest właśnie takie... próba zagospodarowania tego, czego nie za bardzo chcemy, a teraz jeszcze funkcjonuje jako niezbyt przyjemna przestrzeń parkingowa. No ale też właśnie, bo ty mówiłeś, że są dwa te typy placy, tak. Cyrkulacji i spektaklu, no i tak jak ja sobie pomyślałam o tym, że jednak ten plac cyrkulacji, no to w nim chodzi o to, że ty chodzisz wokół tego placu, bo tam są funkcje, czyli de facto to też jest pusty plac. No i plac spektaklu też jest pusty, dopóty nie pojawi się na nim, wiesz, jakiś polityk, jakiś przywódca polityczny i tak dalej. No więc tak na dobrą sprawę mi się wydaje, że teraz te przestrzenie cyrkulacji mogą przejąć i przejmują też funkcje tych placów spektaklu, no bo i tak są puste i tak są zagospodarowywane w zależności od okazji. No i też mnie to ciekawi, bo te takie, no powiedzmy, socrealistyczne, typologia tego placu spektaklu wciąż jest obecna w myśleniu o przestrzeniach publicznych w Polsce i zazwyczaj jak się projektuje plac, to jest to wybetonowany, pusty plac. Teraz może ze względu na naciski i taką zwiększoną świadomość obywatelską pojawia się na nich zieleń, ale jeśli obejrzymy sobie konkursy na place czy realizacje różnych placy w Polsce, no to wszystkie są placami, które czekają na ten spektakl. Nawet plac przed Zodiakiem, pawilonem architektury SARP-u, jest placem spektaklu. No i dla mnie to jest takim placykiem. Nieporozumienie, no wiesz, chodzi o to, że fajnie, jeśli place miałyby różne charaktery, ale nie do końca one muszą właśnie czekać na, nie wiem, Rafała Trzaskowskiego, Hannę Gronkiewicz-Waltz, Jarosława Kaczyńskiego, czy inne postaci, żeby tam właśnie odbył się spektakl, który my oglądamy. Tylko ja wolę, żeby coś się działo i żeby te przestrzenie miały jakieś swoje różne funkcje, no i wydaje mi się, że tutaj te dwie typologie, one jakby bardzo są do siebie podobne i de facto właśnie te spektakle mogą się odbywać w tej przestrzeni centralnej wokół tej cyrkulacji. No, oni mogą się odbywać i w kawiarniach, i gdziekolwiek, ale bo też historycznie mieliśmy przypadki takie. Ja myślę, że tu bardziej chodzi o rozmiar przede wszystkim, bo to jest zaprojektowane dlatego, żeby tam ktoś wchodził w takiej ilości i tak dalej, więc myślę, że no i oni jakby zawsze, nigdy nie mają funkcji jakiejś takiej, oprócz tego, że raz na rok, na 1 maja ktoś tam przyjdzie. I te cyrkulacje to jest po prostu mniejsza skala, tam są kawiarnie, tam są jakieś tam rzeczy, które na co dzień można załatwić, Żabka czy cokolwiek. Mi się wydaje tutaj ciekawe to, co ty mówisz, że nadal jakby jest w Polsce postrzeganie placów jako placów spektaklu, nawet jeżeli oni są mniejsze. I to mi się wydaje ciekawe. Czy ktoś jeszcze chce o coś spytać? Albo mieć komentarz, może tak to powinno, albo wypowiedzieć się.
Jeśli nie, to bardzo dziękuję, Petro, dzięki za wykład i za dyskusję. Oczywiście zachęcam jeszcze do właśnie takich kuluarowych pytań, rozmów i tak dalej. No i z tutaj bracią doktorancką, czy też siostrami doktorantkami, jak już zapowiedziałam, spróbujemy się spotkać, czy widzimy się na pewno 21 kwietnia i mam nadzieję, że też przy okazji odbędą się jakieś takie dyskusje ewaluacyjne na temat całego cyklu. Miłego dnia. Dzięki wielkie.